Witam Was serdecznie. W tym epizodzie Destiny powrócił do nas egzotyk z Destiny 1 o nazwie Kwostow jako sekretny triumf. Do jego zdobycia będziemy potrzebowali utraconych bitów szyfrujących oraz okruchów światła. Jako pierwsze musimy zebrać 15 kluczy o nazwie Utracone bity szyfrujące. Pierwszych 6 kluczy znajdziemy w cystach w Bladym Sercu. Cysty są dostępne po ukończeniu zadań rekonwalescencji i zadań sam w ciemności, od zadania pierwszego do zadania piątego, do zakupienia w panelu Majkach. Pełny opis dostępu do zadań rekonwalescencji oraz pierwsze dwa zadania o nazwie sam w ciemności znajdziecie w poprzednim poradniku dla fragmentów pryzmatycznych potrzebnych do ukończenia mocy pryzmatycznej. Pamiętajmy, aby każdą cystę, jeśli to możliwe, zaznaczać na mapie oraz dodatkowo podążać za ptakiem. Niektóre nazwy cyst nie są wyświetlane, ponieważ w jednym miejscu są dwa ptaki światła i gra wybiera tylko jedną nazwę. Zaczynamy od cysty o nazwie Taniec Mieczy. Nasz ukryty klucz znajduje się w pomieszczeniu, gdzie na wejściu na platformie stoi przywrócony ogr. Klucz znajduje się poniżej platformy, gdzie prowadzi nas kwadracik na mapie po zniszczeniu kryształów i potworu z barierami w tym pomieszczeniu. Dla osób, które nie znają jeszcze tej cysty, w mechanice tej cysty chodzi o walkę mieczem, który pojawia się na piedestale. Dla graczy, którzy nie mają jej aktywnej, cysta pojawia się przy zadaniu rekonwalescencja zieleń. Drugi klucz znajdziemy w cyście o nazwie Palące Światło. Po zabiciu bossa udajemy się na lewo do pomieszczenia z fioletowym światłem. Tam znajdziemy nasz klucz. Dla osób, które jeszcze nie odwiedziły tej cysty, w mechanice tego oka chodzi o wyłączenie ziejącego ognia poprzez strzał w kryształy znajdujące się w małych pomieszczeniach po lewej stronie, na środku i po prawej stronie areny. Ta cysta jest dostępna poprzez zadanie Sam w ciemności 1. Trzeci klucz znajdziemy w cyście o nazwie Aś z Przestworzy, gdzie po zabiciu czarownicy, stojąc na górnej platformie, udajemy się do pomieszczenia, które znajduje się w miejscu, gdzie widzimy fioletowe światło unoszące się nad lawą. Dla osób, które jeszcze nie odwiedziły tej cysty, jest ona dostępna od momentu robienia zadania o nazwie Sam w ciemności 2. Aby zniszczyć osłonę czarownicy, musimy zniszczyć skazy pochwyconych. Czwarty klucz znajdziemy w cyście o nazwie Jaskinia pełna ciem. Nasz klucz znajduje się pod platformą na tej arenie. Opiszę tutaj postęp zadania Sam w ciemności 3. Zaznaczamy nasze zadanie Sam w ciemności, Zapomniana głębia i udajemy się do tego miejsca. Nasz duszek znajduje się pod drzewem blisko symbolu na ścianie z zupą. W kolejnym kroku otwieramy skrzynię obalenia w strefie lądowania. Następnie musimy porozmawiać z ptakiem światła, które aktywuje cystę o nazwie Jaskinia pełna ciem. Podążamy za ptakiem. Bardzo ważne jest, by za każdym razem dotykać ptaka po drodze, gdyż zdarza się, że nasz ptak nie otworzy nam cysty, jeśli go nie dotkniemy w danym momencie. Gdy dojdziemy do puzli, ponownie musimy zlokalizować obok wejścia symbole i zestrzelić je w podanej kolejności na drzwiach od góry do dołu. Tutaj uwaga, są dwa podobne symbole do siebie, jeden z nich ma krótszą kreskę. W tej cyście naszym zadaniem jest aktywowanie zielonych platform poprzez stanie na nich.
Piąty klucz znajdziemy w cyście o nazwie Pogromca. Nasz klucz znajduje się w pomieszczeniu z drzewem na wejściu na arenie, w którym zabiliśmy bossa. Dla graczy, którzy nie odwiedzili jeszcze tego miejsca, podaję krok po kroku do Sam w ciemności 4. Zaznaczamy na mapie lokalizację duszka, które znajduje się w rozkwicie. Gdy dojdziemy do zaznaczonej areny, nasz duszek będzie znajdował się na gałęzi drzewa. W kolejnym etapie otwieramy skrzynię obalenia w strefie rozkwit, a następnie udajemy się do ptaka światła, który to etap zadania zaznaczamy na mapie. W tej cyście naszym zadaniem jest zabicie ogra z osłoną, którą zniszczyć możemy poprzez strzał w osłonę ładunkami mocy, które znajdują się w pomieszczeniach wokół areny z bossem, które to ładunki chronią rycerze i czarnoksiężnicę światłodzierżczyni. Szósty klucz znajduje się w cyście o nazwie Dusząca Ciemność w końcowej arenie, gdzie zobaczymy fragment kamienia o fioletowym i jasnym kolorze. Nasz klucz znajduje się po prawej stronie w tym pomieszczeniu. Podaję krok po kroku postęp dla zadania Sam w ciemności 5. Zaznaczamy nasze zadanie, które wyświetla się w impasie. Nasz duszek znajduje się w ukrytym sektorze, w miejscu, gdzie skaczemy po platformach. Kolejno otwieramy skrzynię obalenia w impasie, a w kolejnym kroku idziemy porozmawiać z ptakiem światła, który czeka na nas przy wejściu do budynku na dole impasu i podążamy za jego wizją. W tej cyście mamy wagę ciężkości, czyli nie możemy skakać. Do skakania używamy tutaj tych wybuchających gejzerów pochwyconych, aby dostać się na wyższe miejsca. Po zniszczeniu skaz zadajemy obrażenia bossowi. W ten sposób zebraliśmy pierwsze 6 kluczy. Kolejnych 9 kluczy znajdziemy w skrzyniach regionalnych. W każdej strefie mamy po 3 skrzynie regionalne, czyli po 3 klucze. Zaczynamy od strefy lądowania.
Znajdujemy trzy skrzynie regionalnie w strefie rozkwit. Wykrywam wzrost aktywności wroga. Kierują się na twoją pozycję. Udajemy się już po ostatnie trzy skrzynie regionalnie w strefie impas. W tym momencie nasze zebrane klucze przekształcają się w klucz o nazwie utracone kod szyfrujący. Służą do otwarcia zabezpieczonej skrzyni regionalnej, która znajduje się w strefie impas. Po otwarciu zabezpieczonej skrzyni otrzymamy wersję zwykłą karabinu kwostów, dzięki któremu na dalszym etapie dostaniemy wersję egzotyczną. W kolejnym etapie musimy zebrać 17 okruchów światła.
9 okruchów światła dostajemy za pokonanie każdego z bossów obalenia, to znaczy 3 bossów w strefie lądowania, 3 bossów w rozkwicie i 3 bossów w impasie. Bossy te są końcowymi bossami skrzyń obalenia po poziomie 3. Za każdego konkretnego bossa dostajemy 1 okruch światła. Do ostatniego resetu gracze napotykali błąd, który również dotknął mnie, jak również mógł dotknąć i Was. Gdy patrzyliśmy w triumf, gra pokazywała, że każdy boss z danej areny został zabity. Jednak z tego etapu miałam tylko 8 okruchów zamiast 9. Gra naliczała obojętnie jakiego bossa jako jeden zaliczony. Więc w moim wypadku musiałam grać tak długo, aż faktycznie każdy z 3 bossów na danej arenie pojawił się po ukończeniu 3. poziomu obalenia. Niektórzy gracze mieli również problem z pojawieniem się bossa Kolona w rozkwicie, który to błąd został już naprawiony. Kolejne 8 okruchów światła znajdujemy w otwartym świecie. Przedstawię je w kolejności występującej na mapie od lewej do prawej. Udajemy się do utraconego miasta. Podążamy na wprost, a następnie przy majkach w prawo. Okruch znajduje się obok wodospadu. Zawiera odbicie doświadczeń wędrowca. Udajemy się do strefy lądowania. Okruch znajduje się od razu po lewej stronie pod wodospadem. W tym obiekcie wibrują echa przeżyć wędrowca. Ponownie udajemy się do strefy lądowania i podążamy wzdłuż drogi do cysty. W komnacie z kryształami skręcamy w lewo, a następnie, gdy przejdziemy przez bramę, skaczemy na dół, gdzie lądujemy na skalnej półeczce. Nasz okruch jest pod wodospadem. Obecność wędrowca emanującą z tego obiektu. Udajemy się teraz do rozkwitu. Wzdłuż lewej strony okruch znajduje się na drzewie.
naszym obiekcie odbija się życie wędrowca. Ponownie udajemy się do rozkwitu lub od miejsca ostatniego okruchu i podążamy do odosobnienia, gdzie za ptakiem poruszamy się do cysty pogromca, gdzie po zabiciu bossa tuż obok znajdujemy okruch. W tym obiekcie odbicie doświadczeń wędrowca. Udajemy się do impasu, gdzie podążamy do podziału za częścią samolotu i jeszcze w górę do miejsca, gdzie znaleźliśmy skrzynię pryzmatyczną. Thank you.
tym obiekcie są odciśnięte przeżycia i wspomnienia wędrowca. Spróbuję je przetłumaczyć. Kolejny okruch znajduje się również w impasie po lewej stronie na piramidzie. Ostatni okruch znajdujemy w transgresji, dlatego udajemy się ponownie do strefy impas i podążamy w danym kierunku. Nasz okruch znajduje się w piaskowej części przy drzewie z czerwonym światłem. Czuję przeżycia wędrowca odciśnięte w tym obiekcie. Czuję jego emocje. Widzę to. Teraz udajemy się do utraconego miasta, do miejsca, gdzie aktywujemy nasze okruchy. Życzę udanej rozgrywki.